Wir dürfen uns in diesen Tagen der Konferenz mit der Offenbarung beschäftigen. Mogliśmy w czasie tej konferencji zajmować się rozważaniem Księgi Objawienia. Wir haben uns auch an das erste Kapitel, an die ersten Verse erinnert. Wspominaliśmy również też i wiersze z pierwszego rozdziału. Das der letzte, dem in der Übermittlungskette Johannes selbst war, der diese Offenbarung empfing. I w całym tym ciągu tych, którzy przekazywali objawienia Boże, Jan był ostatnim, który otrzymał je od Pana. Wir könnten uns einmal fragen, warum bekommt denn gerade jener Apostel diese Botschaft? I moglibyśmy zapytać, dlaczego akurat ten apostoł otrzymał tego rodzaju objawienie? Warum nicht ein Petrus? Dlaczego nie otrzymał tego Piotr? Und wir wollen in dem Evangelium Johannes einmal den Stellen nachgehen. I chcielibyśmy teraz wspólnie w Ewangelii Jana pooglądać te miejsca, wo wir lesen, dass er der Jünger war, w których to czytamy, że on był tym uczniem, den der Herr Jesus lieb hatte bzw. liebte. W których czytamy, że Pan Jezus tego ucznia miłował. Das erste Mal finden wir dies in Johannes 13. Po raz pierwszy znajdujemy to zapisane w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Wir lesen ab Vers 21 bis Vers 26. Przeczytamy od wiersza 21 do 26. Ewangelia Jana, 13 rozdział, od 21 do 26 wiersza. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: Zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, wsparłszy się o piersi Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. Dies ist in dem Evangelium Johannes die erste Stelle, wo wir diesen Zusatz lesen von diesem Jünger, dass ihn der Herr Jesus liebte. Tutaj w tym rozdziale jest pierwsze miejsce w Ewangelii Jana, w którym czytamy te określenie dotyczące Jana, uczeń, którego miłował Jezus. Ist das nicht bedeutsam, dass bei dieser ersten Stelle etwas berichtet wird von Johannes in Bezug auf die Nähe zum Herrn? Czy to nie jest tutaj znamienne, że w tym akurat miejscu Pan Jezus mógł z swojej bliskości do tego ucznia szczególną rzecz mu przekazać? Er lag im Schoß Jesu. I czytamy tutaj, że on tutaj leżał oparty o pierś Jezusa. Von allen den Jüngern, die dort waren, es waren noch alle 12 dort. Ze wszystkich tych uczniów, którzy byli w tym momencie obecni, a było jeszcze ich wtedy 12, war er rein örtlich gesehen dem Herrn Jesus am nächsten. To on, Jan, tak, jeśli chodzi o miejsce, można powiedzieć, był najbliżej Jezusa. Wir wollen das aber auch geistlich verstehen. Ale chcielibyśmy to również rozumieć duchowo. Vielleicht war er auch der Jünger, der dem Herrn innerlich am nächsten stand. Może też i on był tym uczniem, który tak wewnętrznie był najbliższy Panu Jezusowi. Es gibt hier in dieser Begebenheit wohl keinen größeren Gegensatz als den zwischen Johannes und Judas Iskariot. Gdyż w tym miejscu nie widzimy właśnie większego przeciwstawieństwa, jak właśnie położenie Jana i Judasza. Der eine im Schoße Jesu sich dann nachher an seine Brust lehnend. Jeden z nich oparty o pierś Jezusa. Der andere ging dann hinaus in die Nacht. A drugi po tym zdarzeniu wychodzi w otaczającą noc. Am Anfang dieses 13. Kapitels lesen wir von der Liebe des Herrn Jesus zu den Seinen. Na początku tego 13 rozdziału czytamy o miłości Pana Jezusa do tych, którzy są Jego własnością. On ich umiłował i to umiłował ich aż do końca. Gdy czytamy w tym rozdziale, że On ich umiłował, dann meint das seine Fürsorge während der über drei Jahre, in denen die Jünger mit ihm gegangen waren. To ma na myśli tutaj tę troskliwość, z jaką Pan ich otaczał przez ten okres 3,5 roku, gdy uczniowie razem z Panem chodzili. Da hatten sie seine fürsorgende Liebe erfahren. Oni doświadczali, odczuwali tą troskliwą Jego miłość. Darf ich einmal fragen, wie viele diese fürsorgende Liebe des Herrn Jesus bewusst in den letzten Wochen und Monaten erfahren haben und erlebt haben? Czy wolno mi zapytać, ilu z was świadomie odczuwało tą troskliwą miłość Pana Jezusa na sobie samym? Ich hoffe, dass hier viele im Raum sind, die sagen können, ja, das habe ich erfahren. Mam nadzieję, że wielu jest w tym pomieszczeniu, którzy mogą powiedzieć, tak, ja wiem, że tego doświadczałem. Würdest du auch von dir sagen, dass du so nahe bei dem Herrn Jesus bist, jetzt im Moment? Czy byłbyś w stanie powiedzieć, że i ty teraz jesteś tak blisko Pana Jezusa w tej chwili? Dass du gleichsam in seinem Schoß bist? Że można by powiedzieć, że jesteś przy Jego piersi? Ist dann nichts, irgendetwas Trennendes zwischen dir und ihm? Czy nie ma niczego rozdzielającego pomiędzy Tobą a Nim? Ist in deinem Herzen das tiefe Bewusstsein und auch das tiefe Glück, das in diesem Bewusstsein liegt, von ihm geliebt zu sein? Czy jesteś w tej głębokiej świadomości i szczęśliwości tego, że wiesz o tym, że On Ciebie miłuje? Johannes wusste um diese Liebe des Herrn zu ihm. Jan wiedział o tej miłości Pana Jezusa do niego. Und er war glücklich darin. I on był szczęśliwy z tego powodu. Und er wollte dem Herrn so nahe wie möglich sein. I on dlatego chciał być, jak tylko to możliwe, najbliżej Pana. Ich weiß nicht, wie das zuging, als sie die Anordnung des Liegens um die Tische dort in dem Obersaal, ob die das ausgemacht haben. Nie wiem, jak to się działo, kto rozporządził, jak mają być ułożone te miejsca wokoło tego stołu w tej górnej sali. Können wir uns vorstellen, dass der Johannes sich so vorgedrängelt hat, so mit Ellenbogen nach links und rechts und da lieg ich? Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, żeby Jan swoimi łokciami się rozpychał na lewo i na prawo i doszedł do tego miejsca i powiedział, tutaj ja chcę leżeć? Das glauben wir kaum, nicht? Na pewno nie pomyślimy tak. Aber dass in dem Herzen des Johannes der Wunsch war. Ale spójrzmy na to, że w sercu Jana było tego rodzaju pragnienie. Das glaube ich doch. Ja myślę, że tak było. Und vielleicht waren da Jünger, die wollten gar nicht so ganz nahe sein. A może byli w tej sali tacy uczniowie, którzy nawet nie chcieli być tak blisko, Pana. So ein bisschen Abstand ist manchmal, ja, wünscht man manchmal, nicht? Tak troszeczkę na odległość, to czasami sobie tego życzymy, prawda? Vielleicht blieb dieser Platz einfach so leer. Może akurat te miejsce w bliskości Pana by musiało zostać puste. Und dann hatte, das ist natürlich spekulativ, dann hatte Johannes alle Freimütigkeit, genau den zu wählen für sich. To są takie moje tutaj spekulacje. Może wtedy Jan wybrał akurat to puste miejsce. Der Schoß des Herrn Jesus ist groß genug für uns alle. Ale wiedzmy to, że łono Pana Jezusa jest wystarczająco wielkie dla nas wszystkich. Tam nie musimy ani brata, ani siostrę odpychać łokciami na bok. Tam przy Nim możemy być wszyscy. A więc on był tym uczniem, którego Pan miłował, który odczuwał tą głęboką świadomość tej miłości. I tu, w tym miejscu, po raz pierwszy został nazwany, że tutaj stwierdzamy, że znajduje się w tak wielkiej bliskości Pana, na ile to tylko było możliwe, największej. Czy wolno mi Ciebie zapytać, a przede wszystkim zwracam się do Was wszystkich młodych, czy dzisiaj poszukiwaliście bliskości Pana Jezusa? Najlepiej to się dzieje, gdy jesteśmy sam na sam z Nim. Czy dzisiaj rano, gdy wstaliście, poszukiwaliście tej Jego bliskości? Albo może weszliście w dzień, nie będąc najpierw na spotkaniu z Nim. Nun sagte Herr Jesus etwas in tiefer Erschütterung. I teraz Pan Jezus coś powiedział głęboko wstrząśnięty. Einer von euch wird mich überliefern. Jeden z was wyda mnie. Und er führt diese Worte ein mit einem wahrlich, wahrlich. I do tych słów jeszcze dodaje te słowa zaprawdę, zaprawdę. Das hatte der Herr schon die ganze Zeit gewusst. A Pan przecież wiedział już cały czas, jak był z nimi. Das hatte der Herr gewusst in der Nacht, auch als im Gebet war, vom Vater zu erbitten, welche 12 erwählen solle. Pan wiedział również o tym, gdy znajdował się całą noc w modlitwie do Ojca i przedstawiał Ojcu sprawę, kogo ma wybrać na swoich uczniów. Aber jetzt war der Moment gekommen, es zu offenbaren. Ale teraz nastała ta chwila, w której on musiał tą osobę objawić. Der Herr Jesus hatte in der Zeit vorher nichts durchsickern lassen. Ja, schon mal so kleine Andeutungen gemacht. Pan Jezus wcześniej nie poczynił ani jednej wzmianki o tym, że tak się stanie. Sodass die Jünger wussten, das kann nur einer sein. Tak, żeby uczniowie już wcześniej wiedzieli, aha, to może być tylko ten jeden. Da sind wir meistens Weltmeister darin. No, niestety my czasami jesteśmy mistrzami w tym, żeby tak zrobić. Mal da und dort ein Wort fallen zu lassen und Brüder in Misskredit zu bringen. Tu i tam szepnąć jakieś słowo, aby jakiegoś brata postawić w złym świetle. Womit ich nicht sagen wollte, dass Judas ein Bruder war, nicht? Oczywiście ja nie chcę twierdzić, że tutaj Judasz jest bratem. Aber nein, der Herr hatte nie etwas verlauten lassen. Nie, Pan nigdy niczego nie wspomniał. Sodass sie wirklich gar nicht wussten, wer es sein sollte. Tak, że rzeczywiście uczniowie w ogóle tego nie wiedzieli, któż to mógłby być. Und sie waren so verunsichert, i byli teraz tak zaniepokojeni, dass sie sagten, ich bin es doch nicht, Herr. Że oni mówili, przecież to nie ja, Panie. Seien wir uns nie zu sicher in Bezug auf das, unsere Treue zum Herrn. Nigdy nie bądź zbyt pewny swojej wierności dla Pana. Wir wissen, dass Petrus zu viel davon sich hielt. My wiemy o tym, że Piotr zbyt dużo o sobie w tym względzie myślał. Und er musste fallen. I musiał upaść. um sich selbst kennenzulernen. Aby poznać samego siebie. Aber hier haben wir dann eine sehr liebliche Szene. Ale my tutaj oglądamy bardzo miłą scenę. Petrus fragt den Herrn nicht selbst. Piotr nie pyta osobiście Pana. Man kann das natürlich an sich auch einfach dadurch erklären. Można sobie to tak po prostu tym wyjaśnić. Vielleicht lag Petrus neben Johannes nicht weit weg von ihm. Może Piotr spoczywał przy tym stole niedaleko od Jana. Aber wollte das nicht so quer durch den Raum dem Herrn Jesus zurufen. Ale nie chciał tak przez całe to pomieszczenie wołać do Jana. Er wollte etwas in Erfahrung bringen. On chciał się tak coś dowiedzieć. Aber möglichst diskret, sage ich einmal. Ale tak może na ile to się da najbardziej dyskretnie. Und dann wendet er sich an Johannes. I dlatego on zwraca się w tej sprawie do Jana. Damit er den Herrn fragen möge. Aby on zapytał Pana. Ich möchte das aber einmal jetzt so deuten. Ja chciałbym to tak teraz wyjaśnić. Petrus anerkennt die größere Nähe von Johannes zum Herrn. Piotr właśnie uznał tu większą bliskość Jana do Pana. Er hat ein Empfinden dafür, wenn einer das erfährt. On czuł to, że jeśli ktokolwiek miałby się o tym dowiedzieć, dann ist es Johannes. To najlepiej, jak gdyby to zrobił Jan. Weil er vertrauter mit dem Herrn war als er selbst. Dlatego, że on miał ściślejszy stosunek do Pana niż sam Piotr. Wenn man in den Versammlungen lehrt, gdy uczy się Słowa Bożego w zgromadzeniach und dorthin kommt, i jest się zaproszonym, aby tu i tam głosić Słowo Boże, dann stellen einen die Geschwister manchmal Fragen. To czasami słyszy się, że wierzący stawiają pytania. Ich muss euch sagen, wenn es um lehrmäßige Fragen geht, muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o pytania dotyczące nauki Słowa Bożego, finde ich das noch gar nicht so schlimm. To nie uważam, żeby było to złą rzeczą. Manchmal weiß man eine Antwort. Czasami znam odpowiedź. Manchmal kann man sagen, da muss ich darüber nachdenken. Czasami trzeba odpowiedzieć na temat tej sprawy, to muszę się zastanowić. Und versucht eine Antwort zu finden, auch mit Hilfe von Literatur. I później próbuje się znaleźć odpowiedź na to pytanie z pomocą różnej literatury. Aber wisst ihr, was viel schwierigere Fragen sind? Ale wiecie, jakie najtrudniejsze są pytania? Wenn Geschwister den Willen des Herrn erkennen wollen. Jeżeli wierzący chcą poznać wolę Pana und einen um Hilfe bitten, i kogoś proszą o pomoc, weil sie glauben, dass man näher zum Herrn steht als sie selbst. Bo myślą, że oni bliżej stoją Pana niż on sam. Und ich kann euch sagen, da kommt man sich so kläglich vor. I muszę wam powiedzieć, że wtedy czuję się tak pożałowania godny. Das sind manchmal Geschwister, von denen ich glaube, dass sie viel näher beim Herrn sind als ich. Bo ja czasami czuję, że stoją przede mną wierzący, którzy są o wiele bliżej Pana niż ja sam. Dann fühlt man sein ganzes Elend. I wtedy czuje się swoją własną nędzę, bezsilność. Aber hier ist doch einer, der ist wirklich nahe beim Herrn. Ale tutaj oglądamy kogoś, kto rzeczywiście jest blisko Pana. Und wisst ihr, nicht nur, dass er ein Bewusstsein der Liebe des Herrn hat. Wiecie, to nie tylko to, że on był świadomy tej miłości Pana. Wir finden hier auch, dass er vertraute Mitteilungen bekommt. Ale my również zauważamy, że on otrzymuje od Pana zaufane wiadomości. Möchtest du vertraute Mitteilungen vom Herrn haben? Czy i ty chciałbyś otrzymywać od Pana wiadomości w zaufaniu? Das möchten wir doch alle. Chcielibyśmy na pewno wszyscy. Dann gibt es eine Vorbedingung. Ale w tym celu potrzebne jest spełnienie jednego warunku. Trzeba być blisko Niego. solche, die nahe bei ihm sind, wszyscy ci, którzy są blisko Niego, erhalten dann auch vertraute Mitteilungen. Otrzymują właśnie takie wiadomości w pełnym zaufaniu. Er lag schon im Schoß Jesu. On już leżał na piersi Jezusa. Aber um diese Mitteilung zu hören, lehnt er sich dann noch an seine Brust. Ale aby tą wiadomość otrzymać, to on nachylił się jeszcze bardziej do jego piersi. Diese vertrauten Mitteilungen hat er dann auch bekommen in dem Buch der Offenbarung. Również i te wiadomości pełne zaufania do niego otrzymał w Księdze Objawienia. Wir kommen zu der nächsten Stelle. I przejdźmy do następnego miejsca. Wir finden sie in Johannes 19. Znajdujemy je zapisane w 19 rozdziale Jana. Wir lesen die Verse 25. Przeczytamy wiersze od 25 do 27. Ewangelia Jana, 19 rozdział, od 25 do 27. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Potem rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Soweit es uns die Schrift berichtet, standen unter dem Kreuz Frauen. Na ile tutaj mamy ten przekaz podany przez Słowo Boże, pod krzyżem stały niewiasty. Ich meine solche, die zu dem Herrn gehörten. Mam na myśli takie, które należały do Pana. Und ein Mann. I jeden mężczyzna. Es ist nicht verwunderlich, wer dort steht. I nie musimy się temu dziwić, kto tam stoi. Es ist jener Jünger, der in dem Obersaal in seinem Schoß gelegen hat. To jest ów uczeń, który tam w górnej sali był tak blisko Pana. Er steht dort unter dem Kreuz. On tam stanął pod krzyżem. Können wir uns vorstellen, dass das etwas für den Herrn Jesus war? Czy potrafimy sobie to wyobrazić, jak wielką rzeczą to było dla Pana Jezusa? Sie waren alle geflohen. Wszyscy uczniowie uciekli. Aber dieser eine war doch dahin gekommen. Ale ten jeden tam doszedł do krzyża. Der Jünger, den der Herr liebte. Ten uczeń, którego Pan miłował. Und während wir in Kapitel 13 gesehen haben, dass er jenem Jünger etwas anvertraute, eine Mitteilung anvertraute. I tak jak widzieliśmy to w 13 rozdziale, że to temu uczniowi została przekazana ta zaufana wiadomość. Bezüglich des Judas. W związku z Judaszem. Sehen wir hier, dass der Herr ihm wieder etwas anvertraut. To widzimy, że teraz ponownie Pan Jezus mu coś powierzył. Er vertraut ihm einen Menschen an. On powierzył mu człowieka. Seine eigene Mutter. Swoją własną matkę. Mit den Worten: siehe deine Mutter. Słowami: oto matka Twoja. Wenn du nahe beim Herrn Jesus bist, jeżeli Ty jesteś blisko Pana Jezusa, wenn du gleichsam seinen Herzschlag spürst, tak, że możesz słyszeć bicie Jego serca, dann kann dir vielleicht der Herr Jesus einmal Menschen anvertrauen. To może Pan Jezus też czasami powierzyć Tobie człowieka. Natürlich ist es so, wenn du verheiratet bist. Naturalnie, jeżeli jesteś zamężny czy żonaty, dann hast du auf jeden Fall jemanden, der dir anvertraut ist. To też masz zawsze koło siebie kogoś, kto został Tobie powierzony. Deinen Ehepartner. Twojego partnera małżeńskiego. Und wenn der Herr euch dann Kinder schenkt, a jeżeli Pan podaruje Wam jeszcze dzieci, wisst ihr, dass die euch anvertraut sind? To czy wiecie o tym, że one zostały Wam powierzone? Vom Herrn. Od Pana. Od Pana. Das ist eine ein großer Dienst, der uns da anvertraut ist. Das ist etwas Großes. To jest wielka służba, jaka została nam przez Pana powierzona. Die wir Kinder haben, wollen wir sie so nehmen, als vom Herrn anvertraut? My, którzy chcemy mieć dzieci, czy przyjmiemy je jako takie, które zostały nam powierzone przez Pana? Wollen wir sie für ihn erziehen? Czy my chcemy te dzieci wychowywać dla Niego? Aber darüber hinaus, über die familiären Bande, ale ponad te rodzinne związki, vielleicht kann uns der Herr auch den einen oder anderen der Geschwister anvertrauen. Może Pan nam powierzyć jednego albo drugiego z wierzących, dass wir uns um sie kümmern. Abyśmy się o niego troszczyli. Einem Johannes konnte er seine Mutter anvertrauen. A Janowi Pan mógł powierzyć swoją matkę. Wir lesen nicht in der Schrift viel, wie Johannes diesen Dienst ausgeführt hat. Nie czytamy wiele w piśmie, w jaki sposób Jan tą służbę wypełnił. Nur diesen einen Satz, und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Tylko to jedno zdanie, które tu mamy zapisane, i od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Weiter schweigt das Wort darüber. W dalszym przebiegu życia Słowo Boże milczy. Aber wir können doch wohl alle annehmen. Ale my z całą pewnością wszyscy możemy wyjść z tego założenia, dass ihm diese Aufgabe ein Vermächtnis war. Etwas, was der Herr ihm im letzten Moment gegeben hat. Że w tym zleceniu tutaj oglądamy rzecz, którą Pan mu powierzył w ostatnim momencie. Dass er diese Aufgabe in diesem Bewusstsein erfüllt hat. I że on to zadanie w tej świadomości tego ostatniego momentu wypełniał dalej w swoim życiu. Wir kommen zu der nächsten Stelle. I przejdźmy do następnego miejsca. Wir gehen zu Johannes 20. Do 20 rozdziału Ewangelii Jana. Und wir lesen die ersten zwei Verse. I przeczytamy wiersze pierwszy i drugi. Ewangelia Jana, 20 rozdział, 1. i 2. wiersz. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położyli. Wie verstört die Maria von Magdala war, können wir uns kaum vorstellen. To, co odczuwała Maria Magdalena, to trudno nam jest sobie wyobrazić. Was der Herr Jesus ihr bedeutete, sehen wir im Laufe der weiteren Begebenheit. Co dla niej oznaczał Pan Jezus, to możemy dowiedzieć się z dalszego przebiegu zdarzeń. Der Herr Jesus war ihr Ein und Alles. Pan Jezus dla niej był wszystkim. Und nun war sie der Überzeugung, dass irgendjemand den Herrn Jesus, den Leib des Herrn, weggenommen hat. I ona była przekonana, że ktoś zabrał ciało Pana Jezusa. Und dieses verstörte Herz läuft nun zu den Jüngern. I to zaniepokojone serce pobiegło do uczniów. Sie ist sicher völlig verzweifelt. Z całą pewnością całkowicie zwątpiała. Und einer der Jünger, an den sie sich wendet, ist wieder jener. I do jednego z uczniów, do którego ona się zwraca, znowu jest tym jednym owym uczniem. In der Begebenheit am Kreuz haben wir gesehen, diesem Jünger konnte der Herr Jesus seine Mutter anvertrauen. Tam w zdarzeniu pod krzyżem zauważyliśmy, że jest to uczeń, któremu Pan Jezus mógł powierzyć swoją matkę. In dieser Begebenheit sehen wir, wie Gläubige sich an solche wenden, von denen sie wissen, die sind dem Herrn nahe. A w tym teraz opisanym zdarzeniu oglądamy kogoś, kto wie, że można się zwrócić do kogoś, dla którego Pan miał szczególnego rodzaju zlecenie. bei Besuchen von älteren Geschwistern. Odwiedzając starszych wierzących, bin ich ab und zu auf solche Geschwister gestoßen. Od czasu do czasu spotykam się z tego rodzaju wierzącymi. Das waren manchmal ganz einfache Geschwister. Bardzo często są to bardzo prości wierzący. Aber wenn man in ihrer Gegenwart war, ale gdy było się w ich pobliżu, dann spürte man etwas davon, wie nahe sie dem Herrn waren. To czuło się, jak oni blisko są Pana. Ich kann mich noch gut entsinnen an eine ältere Schwester an dem Ort, wo ich herkomme. Sie ist schon längst beim Herrn. Dobrze sobie przypominam jedną ze sióstr z miejscowości, skąd pochodzę. Ona już dawno jest u Pana. Sie hatte multiple Sklerose. Ona cierpiała na tą chorobę stwardnienie rozsiane. Sie war gelähmt bis zum Halswirbel. Ona była sparaliżowana aż do samej szyi. Viele Jahre. Wiele lat. Sie wurde von einer Kraft morgens aus dem Bett geholt und in den Rollstuhl gesetzt nach der Körperpflege. Ona każdego poranku była po toalecie porannej przenoszona z łóżka do wózka und an den Tisch im Esszimmer geschoben. I dosunięta do stołu w pokoju jadalnym. Wenn ich sie ab und zu besuchte, gdy ja ją od czasu do czasu odwiedzałem, fand ich sie immer dort. Zawsze tam ją znajdowałem. Vor ihr lag die Bibel. Przed nią leżała Biblia. Immer. Zawsze. Ich kam nicht angemeldet. Ja przychodziłem wcześniej niezaanonsowany. Sie konnte die Blätter nicht mehr mit ihren Händen umschlagen. Ona nie potrafiła kartek swoimi dłońmi przewracać. Sie hat das mit ihrer Zunge getan. Ona robiła to swoim językiem. Die Seiten waren tiefbraun. Te strony były ciemnobrązowe. Dann war ich gekommen, um sie zu trösten. Ja przychodziłem, aby ją pocieszać. Ich kam kaum dazu. Ale rzadko kiedy do tego dochodziłem, żeby to uczynić. Sie sprach dann zu mir von dem, was sie an diesem Tag in seinem Wort gefunden hatte. Bo to ona mówiła do mnie o tym, co ona w tym dniu znalazła w Słowie Bożym. Ich saß manchmal neben ihr, mir liefen die Tränen herunter. Ja czasami siedziałem obok niej i po policzkach spływały mi łzy. Sie hatte eine Nähe zum Herrn. Das war wunderbar. Gdyż ona żyła w takiej bliskości Pana, która była cudowna. Und oft bin ich von ihr nach Hause gegangen. I bardzo często od niej wychodząc szedłem do domu swojego. Und bin daheim auf meine Knie gegangen. I w domu swoim udawałem się na kolana. Und hab gesagt, Herr, lass mich ein wenig näher zu dir kommen. I modliłem się, Panie, pozwól, abym ja chociaż troszkę był bliżej Ciebie. O, wir schätzen Personen, von denen wir das Empfinden haben, sie sind nahe beim Herrn. O, jak bardzo możemy cenić osoby, które czujemy, że są blisko Pana. Und das sind auch Personen, die vielleicht fähig sind, uns einmal in einer Not zu helfen. I to są osoby, które są zdolne do tego, aby nam też czasami pomóc w naszej biedzie. My wiemy, że ci dwaj uczniowie nie mogli w pełni pomóc tej Marii. Hier eine kleine Nebenbemerkung, die eigentlich das schöne Bild von Johannes im Moment ein wenig trügt. Tutaj jeszcze obok taka myśl, która ten piękny obraz tego Jana troszeczkę tak zakłóca. Sie hatten die beiden sich dann auf den Weg gemacht hin zu dem Grab. Oni obydwoje udali się w drogę, aby pójść do tego grobu. Und als sie festgestellt haben, dass es leer war. I gdy oni stwierdzili, że ten grób był pusty, da lesen wir einen ganz kurzen Satz dann kurz danach. To bardzo krótkie zdanie potem czytamy. Da gingen die Jünger wieder heim. I uczniowie odeszli z powrotem do domów swoich. Dieser Satz ist fast wie ein Schlag ins Gesicht. Te zdanie to jak uderzenie w policzek. Und der nächste Satz, der dann kommt. Bo następne zdanie, które po tym jest napisane, Maria aber stand draußen an der Gruft und weinte. Brzmi, ale Maria stała na zewnątrz grobu i płakała. Manchmal ist das so, dass man zu Geschwistern kommt, vielleicht mit der Absicht zu helfen. Czasami tak to jest, że przychodzi się do wierzących, mając zamiar im w czymś pomóc, ale nie potrafi się tego zrobić. I odchodzi się z powrotem do domu. A ten, któremu chce się pomóc, pozostaje w domu płacząc. Ale na całe szczęście my posiadamy kogoś większego niż Jan. A to jest osobiście sam Pan Jezus. I ten dobry pasterz, on woła swoją owieczkę. Mario. So wird der Herr auch jedem begegnen, der in Not ist. W ten sposób Pan spotyka każdego, kto jest w biedzie. Wo die Geschwister in der Hilfe versagen. Tym osobom wychodzi naprzeciw, którym wierzący zawiedli. Der Herr versagt nie. Ale Pan nigdy nie zawodzi. Wir kommen zu der nächsten Begebenheit. Możemy przejść do następnego zdarzenia. Johannes 21. W Ewangelii Jana 21 rozdział. Wir lesen ab Vers 4. Przeczytamy od wiersza 4. Bis Vers 7 in der Mitte. Do 7 w połowie. Ewangelia Jana 21 rozdział od 4 do 7, pierwsza połowa. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Der Herr Jesus hatte durch die Frauen den Jüngern sagen lassen, dass sie nach Galiläa gehen sollten. Pan Jezus przekazał uczniom wiadomość przez niewiasty, że mają udać się do Galilei. Und dass sie dort auf ihn warten sollten. I że tam w Galilei mają oczekiwać na Niego. I uczniowie posłuchali tego polecenia Pańskiego. I poszli z Jerozolimy do Galilei i znaleźli się nad jeziorem Genezaret. I tam oczekiwali na Pana, tam, gdzie on się chciał z nimi spotkać. O, mogę sobie dobrze tą sytuację wyobrazić. O, im czas zaczął się teraz dłużyć. Oni może myśleli, po kilku godzinach Pan przyjdzie, albo może następnego dnia Pan przyjdzie. Ale Pana nie było. Wir wissen doch, wie der Petrus ist, nicht? I my wiemy, jakim był Piotr. Ich finde mich da oft wieder in dem Petrus. Ja siebie samego bardzo często znajduję w tym opisie Piotra. Nicht ruhig sein können. Piotr, który nie mógł być chwilę spokojny. Immer irgendwas unternehmen. Piotr, który zawsze chciał coś czynić. So war der halt vom Naturell her der Petrus. Takim był po prostu ze swojej natury Piotr. Und dem wird also die Zeit zu lang. A więc jemu już się najbardziej ten czas dłużył. I pewnego dnia on powiedział do uczniów: idę łowić ryby. Tak, ale jakie było tego następstwo? Że kilku uczniów poszło razem z nim. I teraz praktyczne zastosowanie dla nas samych. Petrus war eine Führernatur. Piotr to była natura człowieka przywódcy. Keine Frage. Bez wątpienia. Und er wurde dann später auch ein wirklicher Führer. I później rzeczywiście stał się prawdziwym przywódcą. Aber wenn jemand auch ein Naturell in dieser Richtung hat, Ale nawet jeżeli ktoś ma takie naturalne właściwości, aby tak postępować, und einen falschen Weg geht, a pójdzie błędną drogą, dann wird's ganz gefährlich. Dann wird's ganz gefährlich. To staje się to bardzo niebezpieczne. Denn weil er eine Führernatur ist, bo z tego powodu, że on właśnie ma naturę przywódczą, zieht er andere mit. To on pociąga innych za sobą. Und genau das passiert hier. I dokładnie to samo się tu stało. Wenn du in einer Sache vorausgehst, jeżeli ty pójdziesz za jakąś sprawą, wo du weißt, du hast Wirkung auf andere, i wiesz dobrze o tym, że masz oddziaływanie również na innych ludzi, dann prüfe ganz genau, ob das der Weg ist, den der Herr führt. To dokładnie to sprawdź, czy droga, którą ty idziesz, jest drogą pańską. Auch Johannes war hier mitgegangen. Nawet Jan poszedł razem. Was ist das Ergebnis? Jaki jest tego skutek? In jener Nacht fingen sie nichts. Owej nocy nic nie złowili. Das lag beim Petrus lange zurück, so ein Erlebnis. Tego rodzaju przeżycie już przecież Piotr miał kilka lat wcześniej. Aber das hatte er nicht zum ersten Mal, nicht? On nie po raz pierwszy coś takiego przeżył. Die hatten schon mal eine ganze Nacht vergeblich gefischt. Już kiedyś całą noc na próżno łowił ryby. Und ich kann mir nicht anders vorstellen. I nie umiem sobie tego inaczej wyobrazić, jak właśnie tak, dass er sich an die Begebenheit erinnerte in jener Nacht. Że on tej drugiej nocy o tym sobie właśnie przypomniał. I chciałbym tak teraz troszeczkę naszkicować tą scenę przed wami. Po raz pierwszy rzucają sieć poprzez burtę swojej łodzi. Ciągną tą sieć płynąc łodzią. Po pewnym czasie wyciągają sieć do łodzi. To byli przecież doświadczeni rybacy. Oni już w czasie wyciągania w górę tej sieci na pewno czuli, wiele w tej sieci nie będzie. Ale gdy wyciągnęli tą sieć całkowicie z wody, stwierdzili, nie ma nic. Znowu rzucają do wody. Nie wiem, jak często ta czynność powtarzała się tej nocy. Jakaż to jest mocna lekcja. Bo Pan powiedział, beze mnie nic nie możecie uczynić. To było doświadczenie, które oni musieli przejść. I nagle wczesnym rankiem Pan Jezus staje na brzegu. Kein Vorwurf. Nic im nie zarzuca. Kinder, habt ihr etwas zu essen? Tylko pyta, dziateczki, macie coś do zjedzenia? Ja, jetzt mussten sie eingestehen, was mussten sie sagen? Nein! Tak, oni teraz musieli przyznać, nie. Hatten die ganze Nacht vergeblich gefischt. Całą noc przecież na próżno łowiliśmy. Manchmal muss uns der Herr mit der Nase draufstoßen. Tak, podpierając się nawet własnym nosem, dalej to pracę wykonywali. I wtedy Pan im powiedział, jeszcze raz zapuśćcie tą sieć po prawej stronie łodzi. A oni dalej jeszcze nie poznali, że ten człowiek to Pan. Das ist schon irgendwie eigenartig. To szczególnego rodzaju rzecz. Ja już powiedziałem, że nie wiadomo, jak często oni tej nocy tą sieć zarzucali. A wiemy, że ryby w ciągu dnia zanurzają się w głębiny, więc musieli to czynić w nocy. Das wussten sie als erfahrene Fischer. Oni o tym wiedzieli jako doświadczeni rybacy. Die hätten doch einfach sagen können, also das bringt nichts, das nützt nichts. A więc oni mogli powiedzieć, Panie, przecież to nic nie da, bo już jest dzień. Sie haben es doch noch getan. Ale oni jednak tak postąpili, jak Pan kazał. Und dann dieser Riesenfischzug. I wtedy oni wyciągnęli ten ogrom tych ryb. I kto jest tym pierwszym, który poznaje, kto to jest na brzegu? Johannes. Jan. Es ist der Herr. To jest Pan. Darf ich das einmal so deuten? Czy wolno mi to tak wyjaśnić? Wenn du im Allgemeinen nahe beim Herrn ist. Jeżeli ty na ogół jesteś blisko Pana, wenn das dich kennzeichnet, dass du jemand bist, der im Allgemeinen nahe beim Herrn bist. Jeżeli to cię cechuje, że ty na ogół jesteś w bliskości Pana, und dann doch einmal einen eigenen Weg gehst. A zdarzy się, że pójdziesz swoją samowolną drogą, und der Herr sich dir dann in den Weg stellt. A Pan ciebie będzie musiał skorygować i postawić na właściwej drodze, dann werden solche, die im Normalfall nahe beim Herrn sind, to wtedy wszyscy ci, którzy tak normalnie blisko są Pana, das auch im Allgemeinen erkennen, dass sich der Herr ihnen in den Weg stellt. To na pewno zauważą, że to Pan osobiście stanie im na drodze. Sie werden im Allgemeinen schnell wieder zurechtkommen. Tacy ludzie ogólnie szybko będą skorygowani. Kommen wir zu der letzten Stelle. A teraz przejdźmy do ostatniego miejsca. Wir lesen die Verse 20 bis 23 desselben Kapitels. Przeczytamy wiersze w tym samym 21 rozdziale od 20 do 23. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o piersi Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda? A Piotr, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym? Rzecze mu Jezus: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz: a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? I jeszcze 24. A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał, a wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Hier ganz am Ende erfahren wir eigentlich erst. Tak, tutaj na sam koniec tej Ewangelii dopiero to dowiadujemy się. Wer der Jünger ist, den der Herr liebte. Kim jest ten uczeń, którego miłował Pan? Es ist der, der dies alles niedergeschrieben hat. A więc to jest ten, który to wszystko w tej Ewangelii napisał. Es ist der Apostel Johannes. To jest apostoł Jan. Die letzte Szene, wo er so genannt wird. I to jest ostatnia scena, w której on w ten sposób jest nazywany. Und bei dieser letzten Szene wird an jene erste Szene erinnert. I przy tej ostatniej scenie wspomniana jest pierwsza scena. Als er an der Brust Jesu lehnte. Tam, gdzie on skłonił swoją głowę na pierś Jezusa. Dort war es, wo zum ersten Mal diese Bezeichnung für Johannes war, der Jünger, den der Herr liebte. Tam, gdzie po raz pierwszy było wypowiedziane to określenie uczeń, którego miłował Jezus. Der Herr Jesus hatte, nachdem er tief in das Herz von Petrus seine Sonde gelegt hat. Piotr, po tym jak Pan Jezus głęboko w jego serce zapuścił sondę, im die Herde anvertraut. To Piotrowi została powierzona trzoda. Dann hatte er zu Petrus noch gesprochen in Bezug auf den Tod, den er für ihn sterben durfte. Również i Piotrowi zostało objawione rodzaj śmierci, jaką on ma umrzeć. Das war Gnade. To była łaska. Petrus wollte das einmal in eigener Kraft tun. Piotr chciał kiedyś to z własnej siły uczynić. Wollte das Leben für seinen Herrn lassen. On chciał swoje życie dla Pana położyć. Hatte kläglich versagt. A on tak żałośnie zawiódł wtedy. Aber der Herr gibt ihm eine zweite Gelegenheit. Ale Pan dał mu drugą sposobność. Und da würde er treu sein bis in den Tod. I w tym zakresie był wierny aż na śmierć. Und dann hat er ihm gesagt: Folge mir nach. I wtedy mu powiedział Pan: a ty pójdź za mną. Und das darf man sich jetzt mal ganz plastisch vorstellen. I teraz wyobraźmy to sobie całkowicie plastycznie. Pan Jezus zaczyna się oddalać. Oddalać się od tego ogniska z węgli, gdzie te ryby były upieczone. A Piotr idzie za nim. Dlatego, że Pan mu tak powiedział. Ale gdy Piotr tak idzie za Panem, zauważa, że on nie jest tym jedynym, który idzie za Panem. Może tak do połowy się odwrócił i zauważa, że jeszcze ktoś inny idzie. Czyli uczeń, którego miłował Pan Jezus. Johannes brauchte keine Aufforderung. Jan nie potrzebował wezwania. Wenn sein Herr dorthin ging, jeżeli jego Pan tam odchodził, dann war es sein Herz, was ihm einfach nachfolgen ließ. To w jego sercu było to po prostu pragnienie, aby pójść za Panem. Und nun sagt Petrus etwas, was ich früher immer falsch verstanden habe. I Piotr tutaj mówi słowa, które ja dawniej zawsze błędnie rozumiałem. Früher habe ich immer gedacht, das war auch in der alten Übersetzung etwas, konnte man das so verstehen. Dawniej w starym tłumaczeniu naszej Biblii niemieckiej można by było to tak zrozumieć. Was soll denn der da? Cóż ma ten do nas? Du hast doch gesagt, ich soll dir nachfolgen. Przecież ty powiedziałeś, ja mam ciebie naśladować. Aber so war das überhaupt nicht von Petrus gemeint. Ale w ogóle Piotr tego nie miał na myśli. Das war sehr kameradschaftlich gemeint hier von Petrus. To Piotr miał na myśli tutaj taki zwrot całkowicie przyjazny. Das was Petrus sagt war in Anerkennung dessen, dass er wusste, wie nah dieser Jünger dem Herrn steht. To co Piotr tutaj powiedział, to było uznanie w stosunku do tego, o którym on wiedział, że tak blisko jest Pana. Das hatten wir ja schon bei der ersten Begebenheit gesehen, dass sich Petrus dessen bewusst war. Już w przypadku tego pierwszego zdarzenia wspominaliśmy o tym, że Piotr tego był świadomy, że Jan jest tak blisko Pana. A do końca Piotr był tego całkowicie świadomy. A Pan darował Piotrowi tak wielkie zadanie. Die Frage von Petrus ist gleichsam: Herr, und was hast du für ihn für eine Aufgabe? A tutaj należy to pytanie Piotra rozumieć: Panie, a jakie masz zadanie dla tego ucznia? To przecież tak nie może być, że Ty dajesz dla mnie pewne zadanie do spełnienia, a temu, który jest bliżej Ciebie, nie dajesz żadnego? Tak należy pozytywnie rozumieć te zdanie wypowiedziane przez Piotra. Nun, wir wissen um die Antwort des Herrn. Tak, my znamy odpowiedź Pana. Eine Antwort, die falsch verstanden wurde. Odpowiedź, która została błędnie zrozumiana. Aber die wirkliche Antwort finden wir gerade in dem Buch, was wir lesen. Ale właściwą odpowiedź znajdujemy w tej księdze, którą teraz rozważamy. In dem Buch der Offenbarung. W Księdze Objawienia. Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Jeśli ja chcę, aby on pozostał, dopóki ja nie przyjdę. A w tej księdze przecież objawienia czytamy, a ja widziałem otwarte niebo. O tym możemy jutro rano wspominać. Gdy Pan Jezus w mocy i chwale przyjdzie. Ja, der Dienst des Johannes geht bis in die zukünftige Ewigkeit. Tak, służba Jana sięga aż do tej przed nami znajdującej się wieczności. Das hat ihm der Herr anvertraut. To po prostu mu powierzył Pan. Dieses Buch der Gerichte. Napisać tą księgę sądów. Dem, der an seiner Brust lag. Temu, który akurat leżał na piersi Pana Jezusa. Aber ich möchte hier in dieser letzten Szene, wo wir dieses finden, dass er der Jünger ist, den der Herr liebte. Ale chciałbym tutaj w przypadku tej ostatniej sceny, gdzie oglądamy tego ucznia, którego miłował Pan Jezus, vor allem davon sprechen, przede wszystkim o tym mówić, dass er dem Herrn Jesus immer noch nachfolgte. że on dalej Pana Jezusa naśladuje. Ohne aufgefordert zu sein. Nie musząc być w ogóle do tego wzywanym. Wenn wir an das erste Kapitel des Johannesevangeliums denken, gdy pomyślimy o pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, da sehen wir Johannes, der gerade gesagt hat, Johannes den Täufer, siehe das Lamm Gottes, siehe das Lamm Gottes. To oglądamy tam Jana Chrzciciela, który powiedział, oto baranek Boży. Und das sind zwei Jünger von Johannes dem Täufer. I słyszą to dwaj uczniowie właśnie tego Jana Chrzciciela, den dieser Ausruf ins Herz geht. I to wezwanie, czy to zawołanie głęboko wniknęło w ich serca. Und die einfach Johannes den Täufer gleichsam stehen lassen. I którzy po prostu od razu zostawiają tego Jana Chrzciciela und dem Herrn Jesus nachfolgen. I zaczynają iść za Panem Jezusem. Der Herr Jesus bemerkt das. Pan Jezus to zauważa. Was sucht ihr? I pyta ich, czego szukacie? Wo hältst du dich auf? A oni pytają, gdzie się zatrzymałeś, Panie? Kommt und seht. A on im odpowiada, pójdźcie i zobaczcie. Ist das auch unser Wunsch? Czy to też jest takie nasze pragnienie? Uns da aufzuhalten, wo der Herr Jesus ist. Aby tam się zatrzymać, gdzie jest Pan Jezus. Und ihm einfach nachzufolgen. I po prostu naśladować Go. So endet dieses Evangelium. W ten sposób kończy się ta Ewangelia. Der Herr Jesus entschwindet unseren Blicken. Pan Jezus znika tutaj z pola widzenia naszego. Sein Weg geht direkt zum Vater. Jego droga teraz już idzie w kierunku Ojca. Und da endet unser Weg auch. I tam też zakończy się nasza droga, wenn wir ihm einfach nachgehen. Gdy po prostu pójdziemy za Nim. Möchten unsere Herzen angezogen sein von dieser wunderbaren Person des Herrn. Oby nasze serca chciały być pociągnięte przez osobę tego cudownego Pana. Ist vielleicht jemand, der Tage in seinem Leben kannte, wo er dem Herrn Jesus nachgefolgt ist? Czy może w tej sali jest ktoś, kto zna takie dni ze swojego życia, w których on szedł za Panem Jezusem? Wo aber dann eine Unterbrechung eingetreten ist? Ale niestety nastąpiła przerwa w tym. Folgst du immer noch dem Herrn Jesus? To chciałem Ciebie zapytać, czy dalej jeszcze naśladujesz Pana Jezusa? Oder ist das eine Geschichte deiner Vergangenheit? Albo to może jest historia z Twojej przeszłości. Konnte ich dir das Herz warm machen? Czy ja mogłem teraz Twoje serce troszkę rozgrzać? Im wieder nachzufolgen. Aby znowu Pana naśladować? Im näher nachzufolgen. Aby bliżej, jeszcze w większej bliskości Jego naśladować? Und bedenke, was solche Personen wie der Herr, was der Herr ihnen anvertrauen kann. I pomyśl o tych osobach, którym Pan te rzeczy powierzył. Vertraute Mitteilungen. Ci, którzy otrzymują od Pana te zaufane wiadomości. Personen, die er dir aufs Herz bindet. Osoby, które sobie to zachowują w sercu. Und du darfst jemand sein, der eine Hilfe ist für andere. Bo i Ty możesz być osobą, która będzie pomocą dla innych.